Dzień dobry. Witam Was w prawdziwej, starej szkolnej ławce, żeby porozmawiać jako jedną z ostatnich rozmów o demokracji bezpośredniej. Rzecz jasna. To jedna z ostatnich rozmów, którą nagrywamy na kanale lub bezpośrednio. Mam nadzieję, że tylko w 2023 i że po nowym roku w jakiejś formule dalej będziemy się spotykać, żeby rozmawiać o tym, jak jako społeczeństwo możemy bezpośrednio wpływać na nasze najbliższe, ale nie tylko na takie, otoczenie. Z tej strony mówi do Was redaktorka Agata Kępa. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Witczak. Dzień dobry. Szymon jest lokalnym aktywistą, jednym z członków działaczy Fundacji Agere Aude oraz pracownikiem Muzeum Miejskiego, dla którego idea demokracji bezpośredniej jest bardzo bliska i bardzo istotna. Mam nadzieję, że trochę wyjdziemy z tej szkolnej ramy zaraz i sobie tak po prostu porozmawiamy, czym jest demokracja bezpośrednia z tej praktycznej, a nie tylko z teoretycznej strony. Cześć Szymonie. Cześć Agato, bardzo dziękuję za w sumie ponowne zaproszenie do wywiadu i rozmowy o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli o takiej demokracji, wpływie na polityki lokalne, polityki miejskie, czym, tak jak już wspomniałaś, ja zajmuję się zarówno w takiej swojej pracy zawodowej, ale też wolontarystycznej, więc te tematy są mi bardzo bliskie. Właśnie. Ty tak naprawdę i naukowo, i praktycznie, teoretycznie, hobbystycznie zajmujesz się politykami miejskimi, bardzo szeroko pojętymi. Jak dla ciebie idea demokracji bezpośredniej wpływa na polityki miejskie? Czy to się łączy, czy to jakoś ze sobą koresponduje? Czy możemy powiedzieć, że częścią polityk miejskich jest też demokracja bezpośrednia? Przede wszystkim tak mi się wydaje, że ta idea demokracji bezpośredniej jest bardzo ważna przy takim działaniu aktywistycznym, takim działaniu miejskim, czyli w momencie, kiedy chcemy coś zrobić albo coś nam się nie podoba w mieście, wtedy zaczynamy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób osiągnąć swój cel, jak poprawić coś, no i jak mieć wpływ taki rzeczywisty na to, żeby ta dziura w drodze nie istniała. No i uczymy się pewnych rzeczy, potem już wiemy, do kogo mamy pisać, do kogo mamy apelować, żeby daną rzecz naprawić. No i to jest taki wpływ i dla swojej okolicy, ale też dla naszego takiego bezpieczeństwa i poczucia komfortu w miejscu, gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy. Tak, to w ogóle jest bardzo istotne, bo też mam takie doświadczenie już osobiste z tego, co ja jakby robię poza tą pracą, jak mi tu widzicie, że w momencie, w którym się zacznie angażować w różnego rodzaju projekty, czy się dowiadywać, w jaki sposób można zgłaszać różnego rodzaju niedogodności, to potem już trochę idzie taka fala. Możemy na przykład zacząć chociażby od kontaktów z sąsiadami, informowania wspólnoty mieszkaniowej, naszego zarządcy, administratora, że chcielibyśmy coś zmienić w obrębie naszego bloku. To może być nawet ustawienie ławek czy stojaków rowerowych, albo na przykład rzadsze koszenie trawy i zamiast tego sianie łąki kwietnej. Jest naprawdę sporo różnych pomysłów. No właśnie chyba tak u ciebie to wyglądało. Tak. I czasami jest taki mały początek, że zaczynasz się dowiadywać, nagle okazuje się, że chcesz więcej i więcej robić ze swojej społeczności lokalnej. Ja sobie też myślę o tym, że czasami niekoniecznie musisz wiedzieć, gdzie uderzyć, ale nie wiem, jesteś na urodzinach czy na jakimś spotkaniu rodzinnym, gdzie mniej więcej wszyscy jesteście z tej samej okolicy i mówicie, że tam coś mi się nie podoba w miejscu, gdzie mieszkasz, no i od razu rodzina ci odpowiada, a no to kontaktowałeś się z tym, no i zaczynasz się dowiadywać, dostajesz informacje, no i potem już dalej działasz, jeżeli masz oczywiście na to ochotę. Tak, to był jeden z takich właśnie moich przypadków, kiedy zaczęłam się bardziej angażować w życie wspólnoty mieszkaniowej, no i siłą rzeczy zaczęłam też poznawać swoich sąsiadów. Okazało się, że w niedawnych wyborach do rady dzielnicy, jednym z radnych dzielnicy został właśnie chłopak z mojego bloku. Mówię chłopak, mój kolega już teraz też tak naprawdę to jest dorosły mężczyzna. I jak z nim rozmawiałam, to zaczęliśmy też rozmawiać o problemach nie tylko tak bezpośrednio w naszej najbliższej okolicy, czyli wokół bloku, ale też szerzej w tym jego dzielnicowym okręgu. I on już pomimo tego, że te wybory rady dzielnicy były kilka dni temu tak naprawdę, to udało się już coś jakby robić dalej i on pracuje, już też zaczyna dużo wcześniej pracować nad petycją, żeby po prostu polepszyć
komfort okolicznych mieszkańców w sprawie budowy chodnika, bo mamy taką jedną drogę, w której bardzo dużo osób chodzi do okolicznego sklepu, do dyskontu i ta droga ma pobocze, ale tak naprawdę jak są tylko niekomfortowe warunki atmosferyczne, to od razu albo idziesz środkiem jezdni, albo idziesz w błocie. A to tak naprawdę może też zwiększyć nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo bardzo wielu osób i może się to wydawać taką błahostką, tylko jeśli my jako okoliczni mieszkańcy się tym nie zainteresujemy, to nikt inny tego tak naprawdę dalej nie zrobi, bo trudno, żeby ktoś w magistracie, czy nawet szerzej, na przykład w województwie, czy w państwie wiedział, że mamy konkretny problem przy jednej drodze z jednym chodnikiem. Też dzięki jakby tym wszystkim rozmowom, które tutaj prowadzę, wiem, że tych możliwości mamy sporo. Zobaczymy, czy petycja przyniesie jakiś skutek. On też się zdecydował na taką opcję, ale przecież jest jeszcze obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Możemy pisać różnego rodzaju wnioski, czy to już do miasta, czy konkretnie potem spróbować działać z budżetem Rady Dzielnicy. Więc jest sporo tych możliwości. I to myślę, że taka nasza z jednej i drugiej strony praktyczna zachęta, że w momencie, w którym zaczniesz działać, to potem cię to wciąga. Już abstrahując od tego, jak to bardzo wciąga, jeśli chodzi o czas i że chcesz bardzo często zacząć działać, to nagle się okazuje, że masz duże możliwości. Czy to też jest twoje takie praktyczne doświadczenie? Ja sobie w ogóle myślę o tym, że mam to szczęście, że mieszkam w Mikołowie. Jest to jednak mniejsza miejscowość, mniejsze miasto, 40 tysięcy mieszkańców, ale dzięki temu tutaj łatwiej jest dotrzeć do pewnych osób, do pewnych decyzyjnych osób, bo jak sobie myślę o jakiejś Warszawie czy województwie, takich molochach, instytucjach takich ogromnych, no to tam na pewno ten kontakt jest utrudniony, a w Mikołowie jednak namacalnie znamy niektórych ludzi, tak samo jak ty znasz osoby z danej dzielnicy. No jest łatwiej z taką osobą nawiązać kontakt, więc jest łatwiej wpływać na jakieś takie polityki lokalne. A z drugiej strony myślę sobie o tym fantastycznym stowarzyszeniu, które gdzieś tam poznałem, Zabrze Rokietniki. Oni robią ekstra rzeczy, a wszystko zaczęło się od tego, że właśnie czegoś im brakowało, założyli stowarzyszenie, a mianowicie brakowało im domu kultury, ponieważ ich poprzedni dom kultury został zabrane na potrzeby komisariatu. Zabrze Rokietniki to jest taka dzielnica mieszkalna, no i brakowało im oferty kulturalnej. Tym się to stowarzyszenie zajęło. Tak naprawdę w parku, w różnych miejscach, w tych Rokietnikach, organizacją takich fajnych, różnych przedsięwzięć kulturalnych. No i z wydarzenia na wydarzenie coraz więcej osób przychodziło, więc widać, że ta oferta była potrzebna i pomaga mieszkańcom z drugiej strony, co jest też fantastyczne w tym stowarzyszeniu, że oni działają tak naprawdę bezkosztowo, to znaczy oni nie pozyskują projektów, grantów i tak dalej, tylko wszystko na zasadzie takiego albo zadzwonienia gdzieś tam właśnie do MDK, do SIR-u, zorganizowania jakichś rzeczy, więc to też jest super takie rzeczywiście przykład oddolnego działania, które było potrzebne dla mieszkańców. Tak, to w ogóle pokazuje, że jeśli chcemy działać bezpośrednio w myśl idei demokracji bezpośredniej, to niekoniecznie chodzi o jakieś wielkie głosowania, projekty, to nie musi się też ograniczać w ramy prawne. Oczywiście możemy korzystać z inicjatywy referendalnej, z inicjatywy uchwałodawczej, nawet ustawodawczej. Mamy też do tego możliwości, w Konstytucji mamy gwarantowane, zapisane, że możemy składać petycje, możemy składać różnego rodzaju wnioski, ale też po prostu możemy coś organizować. No i możemy się stowarzyszać. I możemy się stowarzyszać. Nawet właśnie w sposób nieformalny. Podałeś ten przykład z kulturą, ja od razu pomyślałam o stowarzyszeniu Inni. To jest takie stowarzyszenie z Rudy Śląskiej, czy też po sąsiedzku na Śląsku się obracamy. W Rudzie Śląskiej są dwa duże domy kultury. Jeden z nich został przekształcony jakiś czas temu w teatr. I oprócz jakby tych domów kultury są oczywiście jakieś mniejsze ośrodki. I w jednej dzielnicy w Kochowicach dość prężnie działa właśnie stowarzyszenie, które na ten jakby teren zagospodarowało ten brak, który tam był, różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. One mogą być zarówno takie mniejsze, które czasami nawet niekoniecznie są dla nas, bo na przykład to mogą być półkolonie dla dzieci organizowane, czy to w ferie zimowe, czy w lato, ale mogą być to też różnego rodzaju spotkania i warsztaty, które w jakiś sposób ubogacają ofertę miasta, bo też pamiętajmy, że
Możemy wiele wymagać od miast, od gmin, bo to też wszystko jest w ramach ich zadań, ale miasto też nie jest w stanie dotrzeć wszędzie i też jeśli my nie pokażemy jakieś potrzeby, to to miasto tam nie będzie docierało, bo może po prostu nawet nie wiedzieć, że rzeczywiście jest taka potrzeba. I to taki kolejny jakby aspekt mi przychodzi do głowy, czyli to jak istotna jest komunikacja i taka współpraca, takie sieciowanie się, żeby różnego rodzaju organizacje, instytucje, osoby, które działają, aktywiści, wzajemnie w jakiś sposób ze sobą rozmawiali, dyskutowali, żeby był ten dialog taki otwarty, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wiedzieć, gdzie są jakie potrzeby i się wzajemnie uzupełniać, żeby też nie dochodziło do sytuacji, że w ramach jakby jednej idei, jednej potrzeby powstaje kilka jakichś stowarzyszeń, instytucji, a my tak naprawdę nie wiemy, że ze sobą wzajemnie możemy jakoś konkurować, a moglibyśmy się uzupełniać. Więc ta komunikacja to jest bardzo istotny element. Wiem, że ty też się przez pewien moment zajmowałeś naukowo samą komunikacją. W jaki sposób w takim razie ta komunikacja jest ważna dla polityki miejskich? W jaki sposób też może jako stowarzyszenie czy jako aktywiści lokalni tworzyć taką komunikację promocyjną, tworzyć w ogóle, być otwartym na dialog, tak żeby to było jak najbardziej skuteczne, efektywne? No myślę, że to co powiedziałaś, co w ogóle jest bardzo ważne dla mojej fundacji, dobra i udana komunikacja, ale to otwarcie na dialog jest kluczowe. To znaczy, jeżeli jedna strona nie jest otwarta na dialog, i druga nie będzie, to ciężko jest się porozumieć. To jest taki panel. Natomiast no wiadomo, że z tą ofertą, czy tam stowarzyszenia, fundacji, czy jakiejś innej grupy trzeba trafić i trzeba też odpowiednio tą komunikację dobierać. No bo inaczej będziemy rozmawiać z burmistrzem, inaczej z jakąś osobą, która jest z stowarzyszenia obok, więc chociaż zawsze skupię raźniej, więc jak dwa stowarzyszenia się dogadają i pójdą do władz, to będzie na pewno pewne kontakty łatwiej załapać. Natomiast myślę sobie, że warto jest te kontakty podtrzymywać i utrzymywać, bo sama wiesz z organizacji różnych rzeczy, że łatwiej jest zwrócić się do kogoś z ponowną prośbą, niż od samego początku na nowo tworzyć, co też jest ważne, no ale takie spotkania networkingowe, jakieś różne miejsca, w których możemy się poznać i dogadać i powiedzieć, o masz super pomysł, to zrealizujmy to, róbmy to i tak dalej. I okazuje się, że właściwie w twoim pobliżu, właśnie w tym Miejskim Domu Kultury, w muzeum, w bibliotece, czy w ogóle nawet w tych dużych instytucjach, nie wiem, z ministerstwem akurat nie współpracowałem, nie pożyczałem od nich mikrofonów nigdy. Ale no jakby okazuje się, że są pomocne osoby. Tak. Zresztą jak prowadzimy różne projekty, rozliczamy, no przecież są tam jakieś numery telefonów podane. Jeżeli czegoś nie wie, to dzwoni i okazuje się, że to nie są jacyś straszni ludzie tam, urzędnicy siedzący, tacy, do których nie można podejść, tylko to są osoby, które jak najbardziej są nastawione na pomoc i z tej pomocy trzeba korzystać. Tak. Więc myślę, że takie nawiązywanie kontaktów i potem utrzymywanie ich powoduje to, że jesteśmy w stanie dużo rzeczy zrobić. Oczywiście trzeba być otwartym na ten dialog, na taką wzajemną, udaną komunikację. I co jest jeszcze super, a propos, bo to też mi się kręci ciągle w głowie, że myślę o waszym projekcie lub bezpośrednio, że to jest rzeczywiście bliskie wszystko moich działania, ale fundacja, z którą współpracuję, w której jestem członkiem zarządu, no jakby ta partycypacja jest też dla nas ważna. I tak samo jak u was były różne warsztaty partycypacyjne, to myślę sobie, że ta nauka, jak wpływać, jak coś robić w takim lokalnym społeczeństwie, powinna odbywać od najmłodszych lat. I te tematy, inicjatywa uchwałodawcza, referendum, głosowania, wnioski, to też powinno być gdzieś tam zawarte w podstawie programowej, może jest, nie wiem, bo nie czytałem podstawy programowej, natomiast my idziemy z takim rzeczami do szkół i uczymy młodych osób, uczymy młode osoby, to jest bardzo ważne, żeby oni wiedzieli już od najmłodszych lat, jak się angażować, żeby potem właśnie podnosić bezpieczeństwo, komfort w swojej najbliższej okolicy, a potem jeszcze wyżej wpływać gdzieś tam i zmienić ten świat, chociaż po kawałeczku, bo wiadomo, że jedna osoba nie jest w stanie zmienić wszystkiego. No ale gdzieś tam trzeba próbować.
Tak. No i to właśnie też jest cel wielu różnych organizacji, bo nie tylko Agere Aude, ale na kanale rozmawiałam między innymi z Magdaleną z Towarzystwa Wyspa, które znowu się bardzo zajmuje kwestiami praw dzieci, ale też jakby szeroko pojętą edukacją dotyczącą społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji, ale właśnie w tej gronie najmłodszych. Tak myślę, że jeśli nawet niekoniecznie w taki teoretyczny sposób, w takich szkolnych ławkach, jak tu jesteśmy, będziemy się uczyć, edukować o różnych narzędziach, ale też jak będziemy poznawać przez praktykę do tych najmłodszych lat, to potem będziemy tak naprawdę w jakiś sposób to kontynuować, bo już docenimy wartość tego, że mamy moc sprawczą. To przynajmniej było dla mnie bardzo istotne. Bo wolontaryjnie zaczęłam się angażować oczywiście na miarę swoich możliwości już pod koniec podstawówki. Wtedy podstawówka była jeszcze sześcioletnia, teraz jest ośmioletnia. Tak, załapałam się na gimnazjum, na ten przestrzał, który był między ośmioletnią szkołą podstawową, teraz znowu ośmioletnią szkołą podstawową. To wtedy jakby na miarę swoich możliwości już zaczęłam coś robić. No i oczywiście to kiedyś były bardzo małe rzeczy, ale już to pokazywało i już doświadczałam tego, że rzeczywiście, jeśli coś robię, to jestem w stanie coś zrealizować. I potem to kontynuowałam w gimnazjum, uczestnicząc w samorządzie uczniowskim, w Młodzieżowej Radzie Miasta, którą fantastycznie wspominam, też dzięki temu, że bardzo szeroko współpracowałam z różnymi instytucjami. Poznałam tam wiele osób, które były doświadczone, bo ja wtedy byłam pełnoletnia, one już najczęściej były pełnoletnie jeszcze od kilku lat, jakby już zawodowo związane z jakimiś rzeczami w mieście i razem mogliśmy coś stworzyć. I ja dawałam im często pomysł, pomagałam im też marketingowo i informowałam o jakichś potrzebach młodzieży i wspólnie byliśmy to w stanie zorganizować. I takimi chyba największymi hitami, jeden to był rajd rowerowy, wspólny, który ja bym nie mogła zorganizować, bo nie byłabym w stanie go poprowadzić, nie byłam w stanie, nie miałam w dostępie żadnego lokum, w którym może się odbyć jakiś finał. I cykl koncertów, które się cieszył olbrzymim powodzeniem. Tutaj współpracowaliśmy wtedy jeszcze, teraz już to jest teatr, ale ówcześnie to było Miejskie Centrum Kultury imienia Henryka Listy, właśnie współpracowaliśmy tam z pracownikami. Oni nam pomagali od tej strony technicznej, zaplecza, mogło się to tam odbywać, a my za to zapewnialiśmy kontakt z zespołami, bo to też były amatorskie zespoły z okolicy, więc osoby, które wówczas były w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, miały przestrzeń, by gdzieś wyjść z garażu i pograć, się pokazać. Osoby w moim wieku wtedy mogły pojechać gdzieś w mieście, bo się coś działo, co niekoniecznie było w Katowicach, bo to też jest bardzo duży problem Śląska dla osób, które nas oglądają spoza, że większość tych kulturalnych rzeczy, zwłaszcza dla młodych osób, dzieje się w Katowicach, chociaż też to chyba się trochę zmienia. To wtedy była ta przestrzeń w Rudzie Śląskiej i totalnie byśmy nie byli tego w stanie zrobić, jakby nie szeroka współpraca, bo poza Miejskim Centrum Kultury my też współpracowaliśmy z lokalnymi nawet przedsiębiorcami, bo przecież niektóre z tych koncertów odbywały się w pubach, restauracjach, w różnych przestrzeniach. Częściowo na przykład nam też pomagał Mosir, więc dużo tego wszystkiego było. To też wymagało czasami przełamywania takich własnych barier i właśnie tutaj znowu wracamy do tej komunikacji, bo przecież jak się ma 17-18 lat, to się może wydawać, że kontakt z policją czy strażą miejską jest straszny, bo raczej się kojarzy z mandatem albo jest nie wiem, jakiś wypadek i coś się wydarzy złego, a tutaj się nagle okazało, że to nawet wtedy jest kwestia albo poinformowania, że coś się dzieje, załatwienia nawet jakichś barierek, bardzo dużo rzeczy da się też po prostu w takiej zasadzie współpracy załatwić, więc taką moją radą na pewno jest to, żeby nie bać się rozmawiać. I powiedz, czy ty w ogóle się bałeś, jak zaczynałeś jakoś rozmawiać, wychodzić z tym kontaktem, czy przychodziło ci to naturalnie? Nie, no jasne, że obawiałem się, dalej się obawiam czasami gdzieś zadzwonić i coś zrobić, no ale trzeba przełamywać te lody i rzeczywiście dążyć do tego, co się chce osiągnąć. No i nawiązywać te kontakty, no bo tak jak powiedzieliśmy, okazuje się, że ta policja wcale nie jest taka straszna i w sumie razem z wami mażą ławki na te wszystkie. Tak, zdarzenia. Tak. Więc w ogóle myślę o Młodzieżowej Radzie Miejskiej jako byłem koordynatorem Młodzieżowej Rady Miejskiej długo z ramienia urzędu.
Mikołowie. Mikołowie, że to jest taki głos młodych. Tak. No, jakby ten głos jest przekazywany dalej, to mówię o takiej trochę nawet bardziej wykonawczej roli Młodzieżowej Rady Miejskiej, że oni mają szereg kompetencji takich uchwałodawczych. No i to, co daje Młodzieżowa Rada, tak mi się wydaje, to to, że oni muszą się Młodzieżowi Radni pisać uchwały, regulaminy, jakieś takie super prawnicze rzeczy, znaczy super prawnicze, takie rzeczy, których na co dzień ty jako taki zwykły człowiek nie doświadcza, że oni się dowiadują, jak cała machina urzędowa działa. Z drugiej strony mieli wpływ na duże rzeczy, bo i mogli wtedy taki hit, podręcznik do hitu przed, pamiętam, moja Młodzieżowa Rada się uparła, żeby zakwestionować, więc pisali do premiera, że się z tym nie zgadzają. Odbywały się takie spotkania różnych młodzieżowych rad dotyczące wprowadzenia biletów bezpłatnych na komunikację miejską dla właśnie młodzieży, no bo to u nas jest bezpłatna komunikacja, jak się kończy podstawówka i potem jak idziesz w tej całą czy technikum do szkoły ponad podstawowej, to już musisz płacić za komunikację. No i dużo rad się zebrało nad tym, pochyliło, żeby wprowadzić całą tą komunikację. Nie wiem, jak to się skończyło, chyba na razie nie bardzo, ale no, pokazuje, że też mają jakiś wpływ i im więcej będą takiego nacisku wybierać na te różne instytucje, tym będzie łatwiej to osiągnąć. I co jeszcze myślę, że jest super a propos tych wykonawczych rzeczy, to ta współpraca, mówisz, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, państwowe, NGO-sy, to wszystko razem współpracuje i tworzy potem się z tego coś fajnego i to jest mega ważne. Więc i ta Młodzieżowa Rada też w tym partycypuje, uczestniczy. No a potem na pewno te kontakty zaowocują na przyszłość i dalej będą jakieś super rzeczy wywołane. Tak, tak. Bo można poznać bardzo wiele jakby ludzi, którzy myślą podobnie i nawet jeśli początkowo nam się to może nie wydawać, bo nie jest to osoba, która jest w jakiś bezpośredni sposób lokalnym aktywistą, urzędnikiem, radnym, radną, to przy organizacji, przy działaniu, nawet przy noszeniu inicjatyw uchwałodawczych i tak dalej, poznajemy szereg osób, które właśnie mogą być związane z przeróżnymi działkami i okazuje się, że dzielimy się wspólnie kompetencjami i gdzieś te wspólne idee są nam bliskie. Właśnie to się kręci też wokół takiej partycypacji obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego, wokół demokracji bezpośredniej. I to wszystko jest bardzo istotne, bo nagle się może okazywać, że ktoś nam może dostarczyć bramki i to jest jakaś instytucja miejska, ale może nam pobliska piekarnia podczas festynu poratować jakimś chlebem i możemy też na jakiejś zasadzie współpracy coś zrobić. Tak, zaoferować farbę, żebyś mogła namalować mu poradnie. Takie historie się zdarzają cały czas. I nie tylko wśród młodzieży, właściwie no mnie tak nauczyło dużo też myślę działalność w szkole naukowej, bo tam wszystko załatwiliśmy zawsze za darmo. O tak, tak, koła naukowe i organizacje studenckie są. A robiliśmy wspaniałe rzeczy. No to akurat działaliśmy w innych organizacjach studenckich, bo byliśmy na innych uniwersytetach, ale myślę, że to też jest takie bliskie doświadczenie studentów, którzy są zaangażowani w różne organizacje studenckie, że chcesz coś zrobić, ale rozliczanie pieniędzy z uczelnią jest na tyle skomplikowane, że najlepiej jest się dogadać i załatwić to bez jakiegoś grantu, tylko właśnie na jakiejś zasadzie wymiany, a też się tak naprawdę da, bo się okazuje, że możesz zrobić konferencję, nie musisz prosić, pisać pism na przykład o wynajem i płacić za wynajem, ale przecież to są sale uczelni, możesz tam zrobić właśnie coś konkretnego. Więc no na pewno zachęcamy do takiego działania. Jest, a jeszcze, na razie mówiliśmy o takich naszych doświadczeniach i my jesteśmy raczej tacy wychodzący do ludzi, otwarci, poprawiający w komunikację, no, ale myślę, że nie ma co się przejmować, bo również dla osób bardziej zamkniętych, którzy nie chcą wychodzić z tej strefy komfortu, też są różne miejsca, gdzie oni mogą się rozwijać, tutaj są różne wolontariaty, można współpracować, tworzyć jakieś fajne rzeczy, nawet nie wychodząc z domu. Tak. Więc naprawdę w dzisiejszym świecie jest wszędzie miejsce, gdzie można się zaangażować i robić coś ważnego. No i zresztą nawet pisanie takich o wnioski o udostępnienie informacji publicznej, czy jakiś projekt na budżetu, czy jakieś inne rzeczy, inicjatywy można pisać z perspektywy tego komputera, czy w ogóle nie wychodząc z domu, czy papierowo, czy jak to woli. I nawet wtedy nie trzeba się kontaktować za bardzo z nikim, tylko samemu sobie działać gdzieś tam i drążyć
te tematy, które nas interesują. Tak, to jest bardzo ważne to, co powiedziałeś już tak właściwie na koniec, bo my jesteśmy przykładem osób, które lubią współpracować z ludźmi i się odnajdują w środowisku, gdzie jest bardzo dużo osób, więc też jakby wychodzimy do tych ludzi, ale to nie jest jedyny model demokracji bezpośredniej, który można realizować. Oczywiście jakby w założeniach demokracja to jest głos ludu, więc gdzieś ci ludzie i tak się będą obracać, ale my nie musimy mieć takiego bezpośredniego kontaktu z tłumem i w wolontariacie czy w działaniach społecznych, w partycypacji mogą się odnaleźć też introwertycy, osoby, które nie lubią tłumów, bo jest szereg zadań, które trzeba zrealizować. I akurat my się bardziej odnajdujemy w kontaktach międzyludzkich, w jakichś eventach, może w marketingu, ale jest wiele rzeczy, które też można robić, których na przykład ja nie lubię robić, czasami je robię, bo trzeba. I też myślę, że właśnie takie skuteczne działanie to jest sztuka jakby poznawania ludzi i tak, żeby każdy żeby każdy wykorzystywał te swoje kompetencje, najlepsze cechy i mógł się w tym dalej rozwijać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wyszło nam tak z jednej strony spontanicznie, dużo anegdotek było, ale mam nadzieję, że będziecie czerpać z tego inspirację. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, czy chcecie też po prostu z nami działać, to zapraszamy do kontaktu. Ja Wam bardzo dziękuję za ten prawie rok, no trochę ponad pół roku na kanale lub bezpośrednio. Z tej strony mówiła do Was i gościła Was przez kilka miesięcy Agata Kępa, a dziś moim gościem był Szymon Witczak. Dzięki śliczne.